Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vloga, a dziś porozmawiamy sobie o portfelu Golden Butterfly, czyli gdyby przetłumaczyć na polski, to byłby to powiedzmy złoty motyl, chociaż nie mam pojęcia, skąd taka nazwa tego portfela, o którym dziś będziemy mówić. Jeżeli Wy macie jakieś pomysły, to dajcie znać w komentarzu. I ten portfel nie wziął się tutaj tak zupełnie od czapy z przypadku, bowiem ten portfel jest uznawany przez niektórych przynajmniej, między innymi przez autora tego portfela, jako najlepszy portfel pasywny. No właśnie, dla jasności mowa dzisiaj o portfelu pasywnym i o inwestowaniu pasywnym. Zaczynamy! Sam otrzymuję czasami od Was pytania, jaki portfel jest najlepszy, zwłaszcza gdy ktoś na przykład ma na podorędziu moje oprogramowanie System Trader i tam jest kilkadziesiąt portfeli pasywnych, to czasami dostaję na maila takie pytanie, ok, jest tyle portfeli, to który jest najlepszy? No i pytanie jest, a jakie jest kryterium, żeby móc powiedzieć, że coś jest najlepszego? Czy chodzi tylko o stopę zwrotu, czy też spoglądamy na ryzyko? No bo to, że na przykład zarobimy 100%, ale w międzyczasie tracimy 90%, albo na przykład zarabiamy 50%, ale tracimy tylko po drodze na przykład 10%, no to ciężko jest tak jednoznacznie powiedzieć, że ten drugi wariant jest gorszy. Dlatego też dziś będziemy mówić o tak zwanym Risk Adjusted Return, czyli stopie zwrotu, która jest skorygowana o ryzyko, a więc chodzi nam o relację stopy zwrotu do ryzyka. To tak dla jasności na marginesie. Natomiast wracając teraz do clou tego odcinka. Golden Butterfly to jest portfel, który został wymyślony przez osobę podpisującą się imieniem Tyler. Nie znamy nazwiska, przynajmniej ja nie znam. Jest to osoba, która prowadzi bardzo fajny swoją drogą portal, nie wiem czy to jest portal, bardziej może blog, pod tytułem Portfolio Charts, link w opisie. Tam też zresztą jest płatna usługa tego kogoś, gdzie można sobie na przykład testować swoje portfele, choć jest to dość mocno amerykocentryczny portal dla jasności. Idea tego portfela jest oparta o tym, co jeszcze wcześniej wymyślił w latach 80., na początku lat 80. Harry Brown, czyli taki amerykański polityk, który to powiedział, że wystarczy tak naprawdę mieć cztery różne proste aktywa w portfelu. Widzicie je teraz gdzieś tutaj na ekranie i to właściwie jest wszystko, co potrzeba, żeby sensownie dbać o swoje pieniądze. U podstawy idei takiego portfela było to, żeby ten portfel był odporny na cztery różne możliwości, jeżeli chodzi o sytuację na świecie czy w ekonomii. Po pierwsze, żeby ten portfel zarabiał dobrze w okresie prosperity, czyli wtedy, kiedy rynek akcji generalnie rośnie, no więc potrzebujemy w portfelu akcje. Również, gdy rynki są w recesji, kiedy są spadki na rynku akcji, to też nam zależy, żeby w takim trudnym otoczeniu gospodarczym nasz portfel mógł być chroniony. Dlatego też są tutaj obligacje krótkoterminowe, czasami wręcz można powiedzieć gotówka, ale zwykle przyjmuje się, że są to obligacje do 5, max 10 lat, jeżeli chodzi o ich termin zapadalności. Zależy nam też, albo inaczej autorom takiego portfela jak portfel Harry Browna czy Golden Butterfly, zależało, aby ten portfel również dobrze zachowywał się w okresie wysokiej inflacji, stąd złoto, chociaż tutaj można by debatować, czy faktycznie to złoto zawsze przed inflacją świetnie chroniło, ale w długim okresie, a przynajmniej w okresach inflacyjnych, na przykład w latach 70., faktycznie złoto zachowywało się całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze. No więc to złoto również na ten okres taki inflacyjny jest w portfelu i również gdyby była przypadkiem sytuacja deflacyjna, coś co nam przynajmniej póki co nie grozi, kiedy pieniądze nabierają na wartości wraz z upływem czasu, no to wtedy chcemy mieć z kolei obligacje długoterminowe, które płacą całkiem fajny kupon na tu i teraz, a dodatkowo pieniądze nie są pożerane przez inflację. No więc mamy generalnie taki portfel, który jest na cztery różne, że tak powiem, pogody, na prosperity, na recesję, na wysoką inflację i na deflację. Idea portfela Golden Butterfly, to jak już powiedziałem, jest rozwinięcie idei portfela Harry Browna, Permanent Portfolio, tak się to nazywa. Natomiast portfel Golden Butterfly jest, powiedziałbym, bardziej agresywny, ponieważ ma nie tylko 25% akcji, jak to ma miejsce w przypadku portfela Harry Browna, ale tych akcji mamy tutaj aż 40%. W porównaniu do tamtego portfela faktycznie jest ich zdecydowanie więcej. Zatem bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do szczegółów tego portfela i zobaczmy, co się znajduje w portfelu Golden Butterfly.
Zacznijmy sobie od części akcyjnej i tutaj mamy 20% akcji z indeksu S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, a więc już widzimy, że jest to portfel mocno amerykocentryczny. Nie mamy tutaj globalnego koszyka akcji, choć dla jasności to jest tylko i wyłącznie oryginał tego portfela, to nie oznacza, że my sami nie możemy sobie go zmodyfikować. Również w tym portfelu znajduje się 20% akcji amerykańskich na tak zwane małe spółki value, small cap value. Tutaj znów jest to temat dość dyskusyjny, przynajmniej w niektórych kręgach, bo są tacy jak chociażby Paul Merriman, którzy twierdzą, że takie spółki, właśnie małe spółki value, czyli spółki, które są tanie fundamentalnie, mają wyższą stopę zwrotu w długim okresie niż na przykład duże spółki large cap, jak chociażby te, które wchodzą w skład indeksu S&P 500. A więc mamy 40% akcji w tym portfelu. Mamy również w tym portfelu 40% obligacji. I te obligacje dzielą się na dwie części. 10-letnie obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Mamy ich 20%, czyli te obligacje powiedzmy o krótkim okresie, choć 10 lat to już jest powiedzmy taka chyba górna granica krótkiego okresu. Tak naprawdę bardziej można by tutaj sobie włożyć wręcz obligacje o 2-3-letnim okresie zapadalności, ale ze względów na ograniczenia w danych historycznych tutaj są 10-letnie. No i mamy również 20% obligacji 30-letnich, a więc długoterminowych obligacji, które mają termin zapadalności 30 lat, czyli takie obligacje, które w długim okresie mogą przynajmniej nominalnie zarobić najwięcej, ale są też najbardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. I tutaj taka od razu uwaga na marginesie. Być może nie każdy z Was wie, że 30-letnie obligacje amerykańskie, a więc najbezpieczniejsze papiery wartościowe na świecie, w najgorszym okresie traciły ponad 70% po uwzględnieniu inflacji. To tak dla jasności, gdyby ktoś myślał, że obligacje to zawsze równa się super bezpieczeństwo. No i wreszcie mamy ostatnią część tego portfela, mianowicie 20% jest tutaj w postaci złota. A więc podsumowując, mamy 40% akcji, 40% obligacji i 20% złota. No to jak już mamy tutaj skład tego portfela i widzicie, że ten portfel tak naprawdę, jeżeli chodzi o jego konstrukcję, jest bardzo prosty. Mamy 5 części, każda po 20%. To teraz spójrzmy sobie, jak ten portfel zachowywał się historycznie. I tutaj podaję Wam wyniki wygenerowane przy pomocy mojego oprogramowania System Trader za lata 1975 do końca roku 2022. Po pierwsze, nie sięgamy dalej wstecz, jeżeli chodzi o historię, dlatego że nie było możliwości handlu złotem. Złoto było połączone z dolarem do lat 70. ubiegłego wieku. Kończymy też tę symulację na roku 2022, żeby tutaj był prosty rachunek i żeby też skorygować wyniki o inflację. No i co się okazuje? Że ten portfel na przestrzeni tych wszystkich lat, czyli niemal pół wieku, generował średnią roczną stopę zwrotu 10,7% i w najgorszym momencie tracił minus 21% i wychodzenie z tej straty trwało ponad rok. Ma też niesamowity wskaźnik Sharpa, czyli właśnie coś, co mówi nam o relacji zysku do ryzyka. Wskaźnik Sharpa jest tutaj 1,1 i tutaj, tak żeby jakoś to osadzić, to można powiedzieć, że wszystko powyżej 0,5, jeżeli chodzi o Sharpa, to jest bardzo dobry wynik. Tutaj ten wynik przekracza 1, to już jest naprawdę wręcz portfel marzeń, można powiedzieć. No i dla porównania, akcje amerykańskie S&P 500 w tym samym czasie zarabiały średniorocznie 11,7%, a więc 1 punkt procentowy więcej średniorocznie, ale przy obsunięciu minus 55%, a wskaźnik Sharpa to nie jest 1,1, a 0,55, a więc dwukrotnie mniej. Oczywiście może się pojawić tutaj zarzut, że te wszystkie wyniki są w dolarze amerykańskim i są korygowane o inflację w Stanach Zjednoczonych. Ciężko jest zrobić test, symulację takiego portfela za 50 lat w polskim złotym, ale zróbmy taki test za na przykład ostatnie 20 kilka lat od roku 2000. No i okazuje się, że portfel Golden Butterfly po przeliczeniu do polskiego złotego zarabiał średniorocznie plus 8%, a w najgorszym momencie tracił 28%.
zachęca. Też od razu mogę tutaj nadmienić, że gdyby ktoś faktycznie myślał o takim portfelu, choć dla jasności to nie jest żadna tutaj rekomendacja ani porada inwestycyjna, to można na przykład w miejsce 10-letnich akcji amerykańskich rozważyć sobie włożenie ETF-a na indeks TBSP, czyli polskich obligacji skarbowych. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o dane związane z portfelem Golden Butterfly. Ale zanim Was tutaj pozostawię już samych sobie i być może niektórzy z Was już czują się tutaj podjarani wynikami, albo wręcz przeciwnie, są zawiedzeni, bo oczekiwali czegoś więcej, to chciałbym tutaj dodać kilka swoich komentarzy. Po pierwsze, nie spoglądajmy na wyniki z krótkiego okresu, z okresu ostatnich kilku tygodni, miesięcy, czy nawet lat i nie wyciągajmy przede wszystkim jakichś dalekosiężnych wniosków co do przyszłości. Niestety tak jest, że nawet jeżeli widzimy portfel, który na przestrzeni dekad zarabiał całkiem fajnie, ale na przykład ma gorsze pół roku, rok, dwa, trzy lata, to już tutaj bardzo łatwo często spotykać różne takie dość twarde opinie, o, ten portfel się skończył i zwykle, kiedy jest dużo takich opinii, które już jednoznacznie jakąś strategię pogrzebały, to zwykle to jest moment, w którym ta strategia właśnie zaczyna swój dobry okres na nowo. Inwestowanie jest zawsze trudne i warto mieć świadomość tego, co robimy, na co się piszemy. Trzeba po prostu odrobić swoje zadanie domowe i nie róbmy tego zbyt pochopnie, a przede wszystkim nie wyciągajmy pochopnych wniosków co do krótkiego okresu, jeżeli chodzi o określony portfel, konkretną inwestycję. Zawsze powinniśmy uwzględniać w naszych symulacjach, w naszych pomysłach na portfel kwestie kosztów i podatków. Przykładowo ten konkretny portfel składa się z 5 ETF-ów. To jest całkiem sporo, jeżeli ktoś zaczyna z niewielkim kapitałem rzędu kilku tysięcy złotych, no to bardzo ciężko będzie zbudować taki portfel, żeby nie przepłacać na kosztach prowizji maklerskich. Również koszty w postaci podatków należy uwzględniać. Jeżeli ktoś przy większym kapitale nawet chciałby taki portfel prowadzić, ale na rachunku opodatkowanym, to powinien dobrze zaplanować sobie strategię rebalansingu takiego portfela, żeby tych podatków nie przepłacać. Żeby na tych podatkach nie przepłacać. To naprawdę ma ogromne znaczenie, bo może się okazać, że my weźmiemy na papierze całkiem fajny portfel, ale wszystko zjedzą nam dosłownie koszty na przykład transakcyjne i podatkowe. Dlatego też warto to wszystko liczyć, chociażby przy pomocy mojego oprogramowania ST. Wreszcie, osobiście jestem zwolennikiem prostoty. Jeżeli ktoś zaczyna inwestować, ma relatywnie niewielki kapitał, jest osobą na przykład młodą, jest dopiero u progu budowania swojego kapitału, to lepiej skupić się po prostu na zarabianiu, na tym, żebyśmy mogli wyasygnować na przykład każdego miesiąca, kwartału, roku większe oszczędności i więcej po prostu zainwestować swoich pieniędzy. Mniej tutaj będzie istotne, czy nasz portfel zarobi plus albo minus 1 punkt procentowy więcej czy mniej. Bardziej istotne jest to, czy my dopłacimy na przykład nie 10 tysięcy do tego portfela, ale na przykład 100 tysięcy. No bo popatrzcie, to czy wy na przykład na kwocie 10 tysięcy złotych zarobicie plus albo minus 1% więcej, mniej, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. O wiele większe znaczenie będzie miało to, czy wy do tego portfela dopłacicie na przykład nie tylko kolejne 10 tysięcy, ale na przykład być może 100 tysięcy dzięki temu, że skupiliście się na tym, co ma na tym etapie większe znaczenie, czyli po prostu stopa oszczędności. To, że na przykład podnieśliście swoje kwalifikacje, zarabiacie więcej, możecie więcej po prostu oszczędzać, być może uszczelniliście swój budżet domowy, choć też dla jasności nie jestem tutaj z tych, co uważają, że należy sobie wszystkiego w życiu odmówić i odkładać to życie na później. Natomiast w portfelu każdego z nas prawdopodobnie, jeżeli chodzi o ten portfel domowy, budżet domowy, znajdują się takie wydatki, których wycięcie nie spowoduje żadnego dyskomfortu, a jednak jest to jakiś dodatkowy zastrzyk do naszego portfela inwestycyjnego. Wreszcie pamiętajcie na koniec, bardzo istotna jest właśnie dyscyplina, to żeby podążać za tym planem. No i tutaj, jeżeli macie taki portfel, który składa się z 5 ETF-ów, no to mogą być większe pokusy, żeby sobie tutaj nieco pokombinować, żeby nieco wręcz pospekulować, albo to na przykład złoto jest teraz zbyt drogie, albo zbyt tanie, albo być może jest zły okres dla obligacji, no bo można też powiedzieć, w ostatnich 40 latach, 50 latach rynek obligacji miał się całkiem dobrze na świecie, bo był przez większość tego czasu trend spadających stóp procentowych. No ale czy tak będzie dalej w przyszłości? Tego nie wie nikt.
Dlatego też tych różnych obiekcji, różnych rozkmin może się pojawić całkiem sporo. Ale to, co jest najważniejsze, to żeby z dyscypliną podążać za obranym planem i żeby regularnie dosypywać świeży kapitał. No a jeżeli jesteśmy przy tym jeszcze zoptymalizowani podatkowo i kosztowo, to jesteśmy po dobrej stronie mocy. Natomiast gdyby dla kogoś to było zbyt skomplikowane, to warto pamiętać o prostych rozwiązaniach chociażby typu Vanguard Life, strategii, czy na przykład robodoradca. Z mojej strony to wszystko na dziś. Serdecznie pozdrawiam. Jeżeli ten film się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję kanału. Do usłyszenia niebawem. Bye, bye.